Cześć kochani, witam was serdecznie, jak widzicie już dzisiaj ze studia na zewnątrz. Jestem w super nastroju, bo no widzicie jaka jest pogoda. Sorry za tą bransoletkę, szeleści strasznie, więc pewnie będzie to słychać. Jest po prostu tak pięknie, niesamowicie tutaj. Pokażę wam przebitki za chwilę z ogrodu tutaj i w ogóle mam przepięknie kwitnącą wisterię. Także zobaczycie. Tymczasem jest trochę wiatru, więc pewnie trochę się złapie też dźwięku, ale nie przejmujemy się. Dzisiaj jest taki vlog majowy, troszkę właśnie przebitek, potem pokażę wam może jeszcze jakieś przebitki z koncertu majówkowego na rynku w Krakowie. Dzisiaj gramy na małym rynku o 17:00, dzisiaj jest 3 maja, piątek. Więc przy okazji nagrywam krótki holumpeksowy dla was. No i taki właśnie vlog, też dzisiaj urządzam takie drobne swoje urodziny właśnie w teatrze u nas, tydzień po, ale wiecie, to jakby zawsze wtedy, kiedy jest najwięcej osób, kiedy się możemy razem zgromadzić z jakiejś okazji, także dopiero dziś. No, także przechodzimy już do holumpeksowego i do przebiteczek z ogrodu. I jeżeli wam się podoba tematyka lumpeksów, lubicie dobre, jakościowe rzeczy, piękne, wyjątkowe, designerskie rzeczy, to zapraszam was na mój kanał, jeśli jeszcze nie subskrybujecie, do zasubskrybowania. No i polubcie ten filmik, będzie mi bardzo, bardzo miło. Patrzcie, kochani, jak niesamowicie wisteria kwitnie. Przepiękny widok. Tylko o tej porze roku coś takiego. I po prostu cudo. Szkoda, że potem to jest takie zwykłe, szczerze mało ciekawe pnącze, które dosyć agresywnie wrasta na wszystko, ale o tej porze roku no to jest po prostu jakaś orgia. Przepiękna. Tutaj była piwonia drzewiasta kwitła, ale już się kończy, ale też no przecudowne kwiaty. Kituś, kituś, przysiadłeś do mnie. O, jaki słodziaczek. Ale z ciebie słodziak, kotku. Tak, nie tak. Widzicie, jestem w spodenkach, bo ćwiczę. Akurat. I postanowiłam wam tu nagrać kawałek fajnego ogródka. Jeszcze nie ma studia tarasowego, dopiero będę rozkładać niedługo. Jak? No miałczysz sobie fajnie. Och, jaki szczęśliwy kotuś, patrzcie co się dzieje. Może sobie poleżeć na trawce, jeszcze nie ściętej, wilgotnej, fajnie. Ochłodzić się, tak, byczku? Tak, jesteś grubaskiem fajnym. Taki ciężki się zrobił i nie wiem, czy nie będę musiała go troszkę odchudzić. Po tej zimie. Tak. A, azalie. Tu jeszcze nie pościnane dzisiaj, ale będzie. Wiosna po prostu jest, no, jest czymś cudownym. Chyba wszyscy się czują lepiej wiosną. Widzicie, tak wygląda to, zanim rozłożę tu wszystkie rzeczy tarasowe. Tam będzie roślinka, dywan, poduszki, a w zimie po prostu drewniany taras. Ale za to tu jest bosko. Thank you.
rozkładam właśnie tutaj już te wszystkie te rzeczy. Wieszam jeszcze, został prezent, czyli taki biały daszek, który będzie też tam z tyłu widoczny jako tło później, ale jeszcze będę tutaj czyścić dach u siebie, więc na razie nie zakładam tego. Słychać trochę, że się tu odbija od tego dachu głos, bo właśnie jak jest jeszcze ten materiał, to troszeczkę to wchłania. No ale zawiesiłam już zasłonki, jest już dość fajnie. Zobaczcie, smacznej kawki Wam życzę w te święto. Ja oczywiście wstawiam ten filmik dopiero w niedzielę, więc będzie już trochę po fakcie. Natomiast miłego popołudnia niedzielnego też dla Was. No i będę pokazywać teraz, co kupiłam. Zanim to nastąpi, to jeszcze Wam pokażę dzisiaj moją stylówkę taką właśnie na wyjście. Dzisiaj stwierdziłam, że zrobię taką super odświętną stylówę, więc jedwabny komplet, te szarawary jedwabne, kuloty takie, jedwabna bluzka, mam torbę moją Vuittona, tak, którą kiedyś dostałam w prezencie od przyjaciółki. No i oczywiście włożyłam też naszyjnik Chanel, no jakżeżby inaczej, już full wypas, żeby był. Nie, no ale tak naprawdę to podobało mi się to połączenie, bo ten naszyjnik ma dosyć, ma troszkę takiego różowego beżu, no i fiolet, i w związku z tym też mam fioletową bransoletkę, no a torba w kolorystyce, także dzisiaj tak idę. Ja rzadko się ubieram tak, wiecie, tak celowo markowo, ale dzisiaj stwierdziłam, że to będzie taki specjalny wyjście. Naprawdę piękne rzeczy mam. Oczywiście postaram się Wam pokazać w tych rzeczach. Pierwsza rzecz, którą już pokazywałam w shortsach, to jest taki piękny sweter męski od marki McNeil, super firma, Pure Cotton. Tutaj zobaczycie, pokażę Wam przebitkę metki. Przepiękne kolory ma, wiecie, i nie wiem, czy sobie go nie zostawię jako taki, bo ja bardzo lubię takie rzeczy, jak jest chłodno nosić właśnie w stylu oversize do leggingsów, na przykład do, no właściwie do każdych w miarę jasnych leggingsów, do każdego z tych kolorów, no już nie mówiąc o różowym, no ale powiedzmy, że aż tak daleko może nie zajdziemy, ale nawet do moich leggingsów z Adidasa, takich kolorowych mogłoby być. Super, super fajna rzecz, 100% bawełna, piękne, przepiękne kolory, to jest duży rozmiar, to jest chyba L-ka męska, no i na mnie to wiadomo, to będzie taki długi oversize, ale bardzo mi się spodobał, także to był taki od razu mój pomysł, że będę miała taki na lato sweter sportowy do, no właśnie, do leggingsów. Też w tym filmiku pokazywałam przebitki tej torebki, która jest naprawdę piękna. Jeszcze jest przeze mnie nie do końca wypielęgnowana, ale będzie. Natomiast sami zobaczcie, to jest skórzana torebka, śliczna skórzana torebka. Pokażę się Wam do którejś tutaj rzeczy w tej torebce. Mogłaby nawet w sumie pasować mi do tego, natomiast jest trochę zbyt biała do tej stylówki, w której teraz jestem. Ona jest taka prawie śnieżno-biała. Skóra naturalna, to jest vintage torebka. Bardzo fajnym designie, zobaczcie. Ma bardzo ładne te złote okucia tutaj. O. Fajnie to wygląda bardzo. W środku też jest bardzo ładnie zrobiona. I też jest to skóra, napisane Echtes Leder. Nie wiem, czy w środku to jest też skóra naturalna, ale wygląda bardzo pięknie. I tutaj mam metkę jakąś, słuchajcie, może to coś nam wyjaśni. Gold Herz Tasche, torebka ze złotym sercem. To może jest jakaś fajna firma nawet, o której nie wiem. Pewnie niemiecka jakaś. Czarna torebka jest w środku, z zewnątrz biała. Naprawdę idealny stan, słuchajcie, także super, super zdobycz na lato. Jeśli ktoś z Was by taką torebeczkę chciał, to piszcie do mnie, mnie się bardzo też podoba, ale ja mam białą torebkę. Tylko oczywiście jest mniejsza moja, ale jest naprawdę piękna, bardzo classy, bardzo super stan i takie coś udało mi się kupić. Teraz pokażę Wam dwie sportowe sukienki, bardzo markowa jest jedna i w ogóle ta sukienka jest kupiona w TJ Maxxie w Ameryce, jest nowa z metkami, rozmiar M, wyprodukowana w Jordanii, słuchajcie, i cena tutaj na metce jest $70. Podejrzewam, że to jest tam ta cena przed wsadzeniem do TJ Maxa, czyli do TK Maxa naszego. Piękny kolor ma ta sukienka. Typowo taka sportowa sukienka letnia od Nike. Naprawdę fajna.
Nie wiem, czy na mnie jest dobra. Ja nie jestem chyba specjalnie fanką takich krótkich i obcisłych sukienek. Ale jak na rzecz taką, jak ktoś lubi na przykład Adidasy, taką sportową odzież w lecie, to myślę, że to jest naprawdę, naprawdę fajna zdobycz. No oczywiście, że nie będzie kosztować 70 dolarów. Myślę, że w rozsądnej cenie. Tu na pewno nie wycenię jej jakoś drogo, jeśli ktoś by chciał Nike sukienkę nową. Tu jest też bardzo ciekawa sukienka od Derek Hart, czyli też jakaś, to jest chyba też jakaś amerykańska sukienka, bo otrzymałam je jakby z Ameryki. Rozmiar M i znowu to jest taka wąska, obcisła sukienka, nie bandażowa, ale taka po prostu wąska. Całkiem fajna, słuchajcie, coś takiego. Taka sukienka tuba, o, w ten sposób powiemy to. Chyba tutaj szerokość tych bioder decyduje, że to jest MK, a nie SK. Piękny kolor, naprawdę super kolor. Także dajcie znać, co sądzicie, jak wyglądam. Przepraszam, skoczyłam, ale właśnie przechodził po mnie pająk. Także kochani, super, super świetna sukienka z bawełny indyjska, maxi w ekstra kolorystyce. Słuchajcie, ta sukienka naprawdę mi się podoba. Jestem ciekawa waszych opinii, ale naprawdę jest rewelacyjna, jest bardzo klimatyczna. Ja w ogóle bardzo lubię takie sukienki, nie wiem czy nie jest dla mnie trochę za ciemna, ale ten kolor ceglasty to chyba nie jest do końca moja kolorystyka, natomiast wow, 100% koton, tu pisze, made in India. Prać w chłodnej wodzie jest napisane ręcznie, także polecają właśnie, ja wam też polecam zawsze te indyjskie ciuchy w tym stylu prać z tymi chusteczkami do kolorów, bo to naprawdę dużo zmienia. Już wiem to z doświadczenia. Nawet do Rymu gadam, słuchajcie, dzisiaj muszę się napić kawy. Piszcie koniecznie, czy coś fajnego wam się udało zdobyć ostatnio w lumpeksach. Ja cały czas poluję, więc ciągle znajduję jakieś perełki. I też się ostatnio zastanawiam nad jakimś takim delikatnym profilem mojego sklepu, żeby ciuchy były może bardziej w jednym stylu. Ale dobra, dajcie znać, co sądzicie, bo ja lubię artystyczne ciuchy i myślę o tym, żeby właśnie były to takie albo design, typowe już designerskie ciuchy plus dobre składy, ale na przykład firm tylko skandynawskich i premium. I wtedy będę musiała sporo ograniczyć mój asortyment, więc zastanawiam się nad tym. A wy dajcie znać, co sądzicie. To jest piękna rzecz, też była w shortsie z tego, z Vive Profit. Piękny, piękny, super rzecz. Naprawdę tak mi się niesamowicie to podoba. I też zastanawiam się, czy zostawić, czy odsprzedawać. Zobaczymy. Słuchajcie, składzik tego gdzieś tutaj był, nie wiem, zniknęło mi to. 100% den, bo tutaj jest coś takiego, że są wymienione materiały i jest zaznaczony, który to jest, i to jest len. I nie dziwię się, bo rzeczywiście to wygląda jak len. No piękna, przepiękna rzecz. Może nawet do tego mi się to uda przymierzyć, co mam na sobie. Jest to bardzo eleganckie. Właśnie jest takie lekko oversize'owe, ma też taki feel artystyczny właśnie, takie jest luźne. Wydaje mi się, że do mojego wzrostu może być. Piękne guziki z masy perłowej, takie duże, ale one są też w panelu, więc ich tak nie widać. Widać, jak jest rozpięta rzecz. Wydaje mi się, że to jest naprawdę, naprawdę coś ślicznego. Bardzo, bardzo mi się podoba styl tej narzutki, tego żakietu. Kochani, jeszcze zapomniałam o jednej super rzeczy. Miałam ją na desce do prasowania, dlatego się mi zapomniał o niej. Słuchajcie, piękna, piękna spódnica od Stefanel. Rozmiar M, bawełna. Bawełna, bawełniana podszewka, maxi. To jest tył. To znaczy, prawdopodobnie to jest tył. Ciężko powiedzieć, tak naprawdę ciężko powiedzieć. Być może to marszczenie jest na tyle, być może to jest właśnie przód taki ozdobny. Ja uznałam, że to jest tył, ale można to, myślę, nosić w obie strony. Bardzo prawdopodobne, że to marszczenie będzie jednak na brzuchu i będzie też tutaj robić nam taki ozdobny element. Wszystko jedno tak naprawdę, słuchajcie, bo w obie strony wygląda tak samo fajnie. W każdym razie piękna, bardzo markowa sukienka, spódnica oczywiście. Jeśli znacie markę Stefanel, no to wiecie, że jest to naprawdę bardzo, bardzo marka premium. I rzeczywiście bawełna jest prześliczna, super modny teraz właśnie i styl, i krój, bo maxi.
biała idealna na lato, słuchajcie. No, na mnie może być. Myślę, że spokojnie może też być na M-kę. Na L-kę już nie wejdzie, bo jednak tutaj nie jest rozciągliwa i pas będzie trzymał. Słuchajcie, co nam zostało? Zostały mi apaszki, które już Wam zapowiadałam, że piękne znalazłam i dwie z nich już się sprzedały, zanim zdążyłam zrobić ten film, bo dwie osoby się tak zachwyciły tymi apaszkami. No w każdym razie spodobały się, więc oczywiście odsprzedałam. Słuchajcie, jedna jest, i one są wszystkie 100% jedwab. Metka jest 100% jedwab, trzyma się na jednej nitce, więc wiecie co, ona będzie przeszkadzać, jak się będzie nosić, więc nie będę jej odpruwać z tej jednej nitki, niech sobie siedzi na tej nitce. Może ktoś będzie sobie chciał ją zdjąć. Zobaczcie, jaka piękna apaszka, taka letnia bardzo. Idealna właśnie do jakichś takich biało-granatowych kreacji, do sukienek letnich, jasnych, do niebieskiego. I ona ma na sobie ptaki. Ptaki, które są ręcznie malowane. Oczywiście jest ręcznie farbowana, ręcznie malowana. Zakład tej tutaj, wykończenie jest też ręcznie robione, więc to naprawdę jest piękna robota. No i ma takie jakby mewy. No, typowe lato, prawda? No to pasuje tutaj dzisiaj do tego letniego wystroju i do tego nastroju letniego. Nawet mi by to pasowało, bo ona ma w sobie takie właśnie smugi beżu, ta apaszka. Piękna, śliczna, przepiękna. Wywiązać na jakiejś torebce, nawet na tym Vuittonie moim, być może. Nie, chyba trochę za jaskrawa. Słuchajcie, następna apaszka jest przepiękna również. O Jezus, jest naprawdę z takiego bardzo grubego jedwabiu. Jest oczywiście też metka i to jest vintage apaszka. Soje Naturel, naturalny jedwab. Piękna apaszka w konie. Zobaczcie, jaki kolor w ogóle burgundowy z różem. Takie siodła, to jest taka naprawdę, no naprawdę wypaśna apaszka w pięknym stylu. Ten wzór z koniami też jest, no i w ogóle kolorystyka, no naprawdę rzadko się zdarzają takie piękne wzory apaszek. Powiem Wam, że mi się znowu aż tak często apaszki nie podobają. W sensie podobają mi się ideowo, ale takie, które jakby przemawiają do mnie tak bezpośrednio, no ta na przykład, tamta miała mega kolorystykę, ale te wzory są... są przecudowne po prostu. Co sądzicie? I kolor też. Róż i bordo. Piękna kolorystyka. Ostatnia jest też bardzo vintage. Wydaje mi się, że to mogą być lata nawet 60. 70. ta apaszka. Piękny jedwab też. I mam tutaj teraz super, super pomocnika w postaci wiatru. O. Powiewa tą apaszką, żeby zrobić efekt. Natomiast ciężko jest ją pokazać w pionie teraz. Patrzcie, jakie cudowne kolory są tych roślin. Ten kolor Peach Fuzz, który jest teraz bardzo modny i też jest ręcznie wykończona oczywiście ta apaszeczka. To nie ma absolutnie żadnych wątpliwości. Tu jest napisane 100% silk, także wszystko jest tak, jak ma być. Piękny jest ten obraz. Można by oprawić tą apaszkę, bo jest tak ładna. Właśnie w takiej stylistyce lat 70., ale patrzcie, jakie kolory, no po prostu przepiękne się trafiły te apaszki z obu stron. Cudowne są, naprawdę. Także kochani, jak chodzi o dzisiejsze zdobycze, to tyle. Rzeczy naprawdę mnie zachwyciły też i jakością, i w ogóle stylem. Także żegnam się z Wami bardzo serdecznie już. Wezmę sobie kawkę, jeśli ktoś by miał ochotę mi też postawić kawkę, to możecie, jest link w opisie filmiku. Tymczasem życzę Wam, tak jak mówiłam już wcześniej, miłego popołudnia niedzielnego. Odpoczywajcie, póki możecie. Zapraszam Was też na kolejne filmiki. Oczywiście, jak zwykle, czwartek, niedziela będzie prawdopodobnie już w tym tygodniu live też ze sklepu z dużą, dużą przeceną, bo właśnie tak jak mówię, trochę się przymierzam do lekkiej zmiany profilu, więc będziemy się naprawdę za grosze niektórych rzeczy pozbywać. Naprawdę jakościowych też. Pozdrawiam bardzo serdecznie, pa, pa!